Cześć. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat, który oburzył chyba, no, jak nie wszystkich, to większą, większość Polaków, a chodzi dokładnie o porwanie polskiego samolotu przez Łukaszenkę. To był atak międzynarodowego terroru. Porwano samolot przewoźnika z Unii Europejskiej. I porwano kilku pasażerów. Białoruski dyktator porwał samolot ze 171 y, pasażerami, zarejestrowany w Polsce i należący y, do zarejestrowanej w Polsce spółki Ryan Sun. Y, grozili ze zeszczeleniem samolotu, gdyby nie, za, nie zawrócił z. Granicy litewskiej do Mińska. Zdarzenie, które miały miejsce na pokładzie samolotu od strony prawnej, traktuje się tak, jak by zaszły na terytorium Polski. Z pokładu porwanego z pokładu porwano kilka osób, dwie z Białorusi i Czterech najprawdopodobniej agentów z Rosji. Znaczy, agenci z Rosji nie wrócili ponownie do samolotu, zostali na Białorusi. I tutaj, co na to pisowski rząd i duda? Co na to nasi najwięksi przyjaciele z Węgier? I co robi polska, że tak powiem, narodowa dyplomacja? Porywając cywilny samolot pasażerski w celu uciszenia przeciwnika politycznego, Łukaszenko skutecznie przeniósł swój terror z poziomu krajowego na międzynarodowy. Aktywista Raman Pratasiewicz, który został zatrzymany na lotnisku w Mińsku po tak tzw. awaryjnym lądowaniu samolotu Ryanair, jest dziennikarzem i blogierem. W czasie protestów na Białorusi przebywał w Polsce, był jednym z redaktorów opozycyjnego internetowego kanału Nextia. Tak, dla porównania, brytyjski minister transportu właśnie zawiesił licencję lotniczą dla białoruskich linii lotniczych i zakazał. Brytyjskim samolotom latania na terytorium Białorusi. A tutaj trzeba wam wiedzieć, że on nawet yy, oni nawet nie są właścicielem porwanego samolotu. No, my jesteśmy. No ale pis, jak zawsze, mocny jest tylko w gębie. Yy, bo polski statek powietrzny z kompletem pasażerów został porwany przez władze Białorusi, a Wicepremier i do spraw bezpieczeństwa siedzi cichutko w swojej żoliborskiej kryjówce. No, ale tradycyjnie zawsze tak dbał o bezpieczeństwo no, bezpieczeństwo własne, nie Polaków. I tak Kaczyńskiemu i tej zgrai, z spis polecam, nie wiem, pielgrzymkę do. Królowej Polski, tam na Jasną Górę, z błaganiem o ratunek. Yy, bo ci pisowcy wszyscy jesteście tak kurwa niekompetentni i durni, że to przechodzi no, ludzkie pojęcie. Jesteście odważni w atakowaniu i biciu, poniżaniu polskich kobiet. Ale jak trzeba bronić Polski, to was tak naprawdę nie ma. Z podkulonym, z podkulonym ogonem siedzicie cicho. Przecież ta nasza narodowa Husaria spis zawsze taka wyrywna do walki o naszą podmiotowość w świecie, i nagle, jak Białoruś porywa polski samolot, pierwsze co robią, to Unio Pomóż. Bo tak naprawdę, gdy Polska ma prawdziwe kłopoty finansowe, geopolityczne, międzynarodowe, to nagle okazuje się, że rząd PiS zwraca się o pomoc do tej wstrętnej Unii, która rzekomo ogranicza naszą suwerenność i chce odebrać nam wolność, no i oczywiście niepodległość. Ja bym to nazwał raczej schizowrenią, cynizmem, tchórzostwem lub zwykłą podłością. Tak naprawdę w każdym normalnym, demokratycznym kraju cały ten pierdolony rząd z morawieckim na czele po takim czymś właśnie podałby się do dymisji. I piszę to bez jakiejś tam kąśliwości czy kpin. Piszę, mówię, bo ci idioci nie tylko ośmieszają nasz kraj, ale w obliczu. W tych wschodnich bandytów są poważnym zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa i o tym trzeba głośno mówić. A może by tak ci wszyscy zwolennicy PiS wraz ze swoimi oczywiście wybrańcami, mogliby się przecież wyprowadzić na Białoruś, przecież tam jest ten ich raj wymarzony, do którego tak dążą i tak pragną uciec z tej złej Unii. No i może taka mała wymiana, oddajmy im na Łukaszence tych wszystkich kaczystów, zwolenników PISU, a weźmy na przykład na wymianę białoruską opozycję. No i wszyscy będą zadowoleni, oni będą w swoim wymarzonym raju i zdala od tej złej unii, no a my będziemy w końcu normalnym krajem. I takie mam otwarte pytanie do tych pisowskich, nie wiem, mocarzy, twardzieli, na przykład Kaczyński, Duda, Morawiecki, Karczewski, Macierewicz, Brudziński, Ziobro, czy Błaszczak, czy którykolwiek z nich jaki. Który z was wystąpi jako pierwszy, który na forum międzynarodowym da przysłow... nie wiem, tak przysłow... w przenośni da w mordę temu dyktatorowi z Białorusi. Wszyscy jesteście przesztacy silni. W mordach walczycie z każdym. A tak naprawdę jesteście zwykłymi tchórzami z podsmoleńska. Zamarzyło wam się ta mocarstwo nad Wisłą? E, tak naprawdę skuci, pisowcy skłócili polskę do, do kompletnie chyba ze wszystkimi w koło. A teraz, gdy Łukaszenka po prostu nie wiem powiedział sprawdzam i co zrobicie? E, Poska pisowcy polecieli do Unii się poskarżyć. Nie wiem, do USA polecą się poskarżyć, a może Niemcom, Francuzom. To, tak wychodzi, że teraz jest król nagi. A może tak senator Karczewski poleci do Mińska i w rozmowie rozwiąże problem z tym, jak to on sam określił bardzo ciepłym człowiekiem, Łukaszenką. No i problem z samolotem będzie rozwiązany. No przecież tam mają wspólny język, przecież to taki ciepły człowiek. Z tego, co wiadomo, rosyjskiej redakcji Nowa Jagazeta udało się dotrzeć do pasażerów lotu. Z ich opowieści wynika, że Roman Protasiewicz od razu został Poprowadzony na bok przez funkcjonariuszy struktur siłowych. Na pytanie pasażerów, co się dzieje, Protasiewicz miał odpowiedzieć: Jestem Roman Protasiewicz z Nexty. Czeka mnie tu kara śmierci. Chwilę później blogier został zabrany przez tak zwanych słowików. Roman Protasiewicz miał być już podobno śledzony na lotnisku w Atenach. Wcześniej na kanale Nexta Live, na telegramie, którego założyciel, założycielem jest Protasiewicz, opublikowano screen, z którego wynika, że białoruski dziennikarz śledzony był już na lotnisku w Atenach. 26-latek wracał z wakacji w Grecji. W kolejce do odprawy miał stać za nim mężczyzna w średnim wieku z Łysiną, który. I próbował zrobić zdjęcie jego dokumentów. Jako opisywał Protasiewiczów mężczyzna, miał także odezwać się do niego po rosyjsku, a następnie wycofać się z odprawy. Raman Protasiewicz jest byłym aktywistą politycznym, obecnie opozycyjnym dziennikarzem i założycielem niezależnego kanału na telegramie Nextia N. Białorusin stworzył także inny kanał, Białoruś Mózg. Nieoficjalnie Protasiewicz trafił w stanie krytycznym do szpitala. No, oficjalna wersja choroba serca. Według niepotwierdzonych doniesień białoruskich dziennikarzy zatrzymany w niedzielę w Mińsku Roman, Roman Pratasiewicz Przebywa obecnie w szpitalu, a jego stan jest krytyczny. Taką informację miała przekazać mediom matka dziennikarza i współtwórcy kanału Nexta. Później ojciec opozycjonisty przekazał jednak, że rodzina nie zna miejsca pobytu 26-latka. Białoruskie MSW twierdzi natomiast, że Protasiewicz przebywa w Mińskim Areszcie Śledczym nr 1. I nie skarży się na stan zdrowia. Podobną informacją podzielił się w mediach społeczności, społecznościowych również Tadeusz Giczyn, redaktor naczelny kanału Nexta. Według jego matki Roman Raman Pratasiewicz przebywa w szpitalu w stanie krytycznym no, choroba serca. Giczyn przypomniał też, że przed trzema dniami zmarł inny białoruski więzień polityczny, Witold Asz Aszurok. Przyczyną śmierci miała być rzekoma, i to uwaga, choroba serca. Jego rodzina po raz ostatni miała z nim kontakt 30 kwietnia, choć wcześniej. Słał do nich listy, co 10 dni władze więzienia wciąż odmawiają przekazania ciała Aszoruka i jego bliskim. Czyli, e, u, widać na Białorusi, e, umierają na, wszyscy na, na serce. No, bardzo interesujące, nie? U nas zaczęli w Polsce z okien wypadać przypadkiem. E, z doniesień. O rzekomym e, pobycie Protasewicza w szpitalu donios, odniosło się także Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wyobraźcie sobie. I tu cytuję: Potwierdzam, że do Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotarły informacje o poważnym zagrożeniu zdrowia Ramana Protasewicza, zatrzymanego przez białoruskie służby po porwaniu polskiego samolotu. Weryfikujemy je, mamy nadzieję, że się nie potwierdzą. Pilnie potrzebna, potrzebna, solidarna, zdecydowana reakcja całej Unii. To jest to, co wspominałem na początku filmu. Nagle ta zła Unia, która nam chce odebrać wolność, teraz jest potrzebna. No ale i to napisał wiceszef polskiej dyplomacji Paweł Jabłoński. I teraz tak, uważajcie. Białoruskie siły bezpieczeństwa wszczęły przeciw Protasiewiczowi kilka spraw karnych, a KGB umieściło go także płcię, puł, nie wiem co to jest, na liście osób i organizacji oskarżanych o działania terrorystyczne. Komitet Śledczy zarzucił im naruszenie trzech paragrafów kodeksu karnego, czyli organizację masowych zamieszek, organizację działań grupowych, które rażąco naruszają porządek publiczny oraz popełnienie umyślnych działań mających na celu podżeganie do wrogości społecznej ze względu na przynależność zawodową. Brzmi bardzo znajomo, nie sądzicie? Prowadzone przez nich kanały uznano natomiast za ekstremi, ekstremistyczne. Protasiewiczowi grozi w kraju 15 lat więzienia. Powiem wam, że te zarzuty, no, bardzo jakoś tak są znajome. No, nie, nie sądzicie? No, po wymuszonym lądowaniu samolotu Ryanaira. Linie lotnicze wydały oświadczenie. Stwierdzono w nim, że w maszynie nie znaleziono niepożądanych materiałów. Nie napisano jednak nic o zatrzymaniu białoruskiego dziennikarza opozycyjnego. Jakby nigdy nic w komunikacie zapomnieli wspomnieć o uprowadzeniu jednego z pasażerów, Białorusina Romana Protasiewicza oraz jego dziewczyny. Nie wiem, czy tu chodzi o poprawność polityczną, czy o co, no ciężko mi powiedzieć, ale tak jak wspomniałem. W niedzielę wieczorem Ryanair wydał oświadczenie w sprawie awaryjnego lądowania samolotu. Linie lotnicze poinformowały, że maszyna wylądowała bezpiecznie, nie znaleziono w niej niepożądanych materiałów. Ogółem, komunikat ten został mocno skrytykowany, ponieważ linia nie wspomniała ani słowem o zatrzymaniu dziennikarza. W oświadczeniu stwierdzono również, że lot został skierowany na najbliższe lotnisko do Mińska, co nie jest prawdą, bo znacznie bliżej było lotnisko docelowe czyli w Wilnie. I tak jeszcze raz dla tych naszych dzielnych husarzy, co guzika nie oddadzą, będą walczyć o każde źdźbło na polskiej ziemi, chciałbym przypomnieć, że Białoruś porwała polski samolot. Samolot SPRSM, który został zmuszony do wylądowania w Mińsku. Należy on do Ryanair Sun, spółki córki Ryanair. Zarejestrowanej w Warszawie na ulicy cybernetyki. Samolot ma polskie oznaczenia i polską flagę na kadłubie. Więc dzielni husarzy do boju, bo tak bardzo krzyczyliście, że nawet guzika nie oddacie za niepodległość. Więc wykażcie się teraz może. Jeszcze tak już prawie na koniec taka ciekawostka. Łukaszenka, co Łukaszenka mówi o opozycji? Opozycja to antybiałoruska ulica i zagranica. Brzmi znajomo? No, prawdziwy fenomen. Jakbyśmy słyszeli Dudę, Kaczyńskiego, Ziobrę i ich głupkowatych wyborców. W sumie, no... Praktycznie nie musimy wyjeżdżać na Białoruś, skoro mamy ją w Polsce, może nie w takim stopniu jeszcze, ale, ale wszystko przed nami. No i jeszcze jedno to takie, też bardzo przypomina naszą rodzimą propagandę. Posłuchajcie: kanał zbliżony do służb prasowych reżimu Łukaszenki. Po wylądowaniu samolotu w Mińsku, dodał na telegramie post, którym, z którym stwierdzono, że uwaga, Białoruś uratowała Europę. Obsługujący propagandowy kanał stwierdzili, że Łukaszenka miał się dowiedzieć o rzekomej bombie na pokładzie i wydał rozkaz sprowadzenia samolotu do Mińska. No, powiem Wam, jak to przeczytałem, to nie wiem czemu, ale mi się z TVP jakoś to dziwnie skojarzyło. Tak czy inaczej, pewnie słyszeliście o tym porwaniu tego naszego samolotu, ale powiem Wam, że umknęło mi w sprawie porwania obywateli naszego kraju przez inne państwo. Stanowisko polskiego wicepremiera do spraw bezpieczeństwa. Nie wiem, czy po prostu na razie jeszcze nie wstał i nikt z jego tych całych kapciowatych nie ma odwagi go obudzić. Czy po prostu popierają to? no Powinien jakiś no, nasz wspaniały, dzielny wojownik o demokrację z żoli Boża. Potrafił z, z, z talową, stalowym wzrokiem wejść między zomowców, się nie bał, a tu się boi takiego Łukaszenki? No nie wierzę. Na pewno na pewno da, da mu popalić. A wy jak myślicie? Nie, ale tak na koniec, to Wam już tak teraz bez żartów i na serio powiem, że. Polska dyplomacja jest dosłownie na kolanach. Pisowcy potrafią tylko szczekać jak kundle na łańcuchu. I nic poza tym, no, Polacy na Białorusi w aresztach i więzieniach, no takiej skali tego jeszcze nigdy nie było. Polaków można aresztować bezkarnie. Polska już z Polską już nikt się tak naprawdę nie liczy. No i jak się okazało, polski samolot też można bezkarnie porwać. I jedyne, co to jakieś tam na Twitterze, yy, ktoś tam z pisu coś tam napisze. I to jest cała ich walka o suwerenność, niepodległość, że nie oddadzą ani jednego guzika, będą o każde zło trawy na polskiej ziemi walczyć. Powiem Wam, że takie sytuacje pokazują, jacy naprawdę pisowcy są. A i jeszcze jedno, tak się zastanawiam, gdzie w tej całej sytuacji się podziewa nasz niezłomny prezydent Duda. Dlaczego nadal nie usłyszymy wyraźnego stanowiska prezydenta w sprawie działań na Białorusi? Podobno on jest takim niezłomnym, taki twardy. A nie wiem, no może był zachwycony następ, kolejnym dyktatorem, Estroganem z Turcji, u którego gościł. No bo, jak wiadomo, już żaden demokratyczny kraj czy rząd już nie, nie zaprasza Dudy. To jeździ odwiedza dyktatorów. No i myślę, że na tym będę kończył. Także. Pozdrawiam was serdecznie. Dzięki za oglądanie, komentowanie, subowanie jak zawsze. Do następnego filmiku. Trzymajcie się. Cześć. Jak masz być prezydentem, musisz być twardy. Nie możesz sobie pozwolić na to, że cię rozbije jakaś sytuacja, zwłaszcza taka, która cię dotyczy osobiście. No, nie, to są, tu są naprawdę poważne sprawy. Tu nie ma żartów. Tu może przyjdzie dzień, że trzeba będzie podjąć takie decyzje, że człowiek sobie nawet nie wyobraża, że musiałby takie decyzje podjąć. dotyczące choćby bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, tak? No i nie może być tak, że ty masz jakieś osobiste problemy, które powodują, że jesteś niesprawny do podjęcia takiej decyzji. Nie, no po prostu nie ma. To po prostu musisz albo umiesz to, albo nie umiesz. Jak nie umiesz, znaczy się nie nadajesz. Ale ty masz silną psychikę.